Grzegorz Brochocki jest bardzo dobrym rolnikiem. Gospodaruje na 150 hektarach ziemi wraz ze swoją rodziną, ze swoimi synami. Robi to bardzo dobrze, aplikuje ośrodki, gospodarstwo się prężnie rozwija, dlatego też między innymi było to głównym powodem, aby zaproponować mu funkcję starosty dożynek na naszych targach Agropomerania 2010. Jako dyrektor ośrodka muszę powiedzieć, że moi wszyscy rolnicy są wyjątkowi, natomiast wśród tych wszystkich pereł zawsze wybieramy te najbardziej szlachetne i uważam, że nie tylko ja uważam, ale Grzegorz Brochocki jest rzeczywiście tą osobą, która spełnia wszystkie standardy, kryteria, które są stawiane rolnikom w XXI wieku. I jako nierolnik bardzo się wyróżnia, szczególnie w swojej małej ojczyźnie, a więc w gminie Dolice. Jest tam prezesem Stowarzyszenia Mała Ina, pomaga swoim sąsiadom, dba o rozwój gminy, był radnym, także uważam, że jest to naprawdę wyjątkowy człowiek.